przystojniaków walczy o jej miłość. Jestem wściekła, że bijecie się o taką prostaczkę. Ricardo był zazdrosny, bo jego żona spędza dużo czasu ze mną. Musisz wykorzystać tę bliskość. Zbyt długo trwało to uwodzenie Mariny. Co jest? Nie możesz jej zawlec do łóżka? Dziwię się, że mówisz coś takiego. Wiesz, jaki jestem. Ale z Mariną trzeba postępować inaczej, bo ona jest damą. Zaraz, zaraz. Ja też jestem damą. Ale to tylko słowa. Przestań tyle gadać i zacznij działać. Kupij ją, zdradź, zrób co trzeba, ale prześpij się z nią. Musimy zaatakować to małżeństwo ze wszystkich stron. Właśnie to robię. Nie jestem z kamienia jak ty. Kiedy czegoś pragnę, idę prosto do celu i nie zwracam uwagi na drobiazgi. Mam ochotę na Ricarda Alarcona i już go nawet trochę uszczknęłam. Nie przeszło mi i chcę za niego wyjść. Spokojnie. Ja też chcę być z Mariną i ożenić się z nią. W takim razie musimy usunąć tego biedaka, tego Chuya. Nie powinien być blisko Ricarda. Jeśli się nie pospieszysz, może go polubić i przekonać się, że nie jest kochankiem Mariny, a jej synem. Jak chcesz ich rozdzielić? Przypominam, że twój ukochany Ricardo jest nauczycielem Chuya. Nie na długo. Umówiłam się z Ricardem i poradziłam mu wznowić śledztwo przeciwko Chuyowi za kradzież w jego domu. Chuy spędzi sporo czasu w poprawczaku. Przepraszam, kolacja gotowa. Mam podać? Zawiadam wszystkich, żeby zeszli. Jest tylko Doña Alberta. Pani mąż wyszedł, jeszcze nie wrócił. Don Guillermo i panienka Patty też wyszli. Dziękuję. Jak się masz? Dobrze. Skąd wracasz taki zadowolony? A jak myślisz? Byłem u Rosalby. Spędziłem z nią trochę czasu. To wspaniała kobieta. Wiem, że jej nie lubisz, ale ona wiele wycierpiała. Nie miała lekkiego życia. Zakochałeś się w niej? Dlatego tak jej bronisz? Staniesz po jej stronie przeciwko mnie, własnej bratanicy? Whisky jest dobre. Co zrobiłaś? Jak śmiałaś? Nie chodziło nam o zamknięcie Chuya. Może sobie zgnić w poprawczaku. Jeśli Ricardo dowie się, że Chuy jest jego synem, pogodzi się z Mariną. Tego chcesz? Mają być razem? Skądże? Znajdziemy sposób, żeby skończyć z tym małżeństwem na zawsze. Ale nie krzywdź Chuya. Nie pozwolę, żeby go tknęli. O co ci chodzi? Od kiedy to martwisz się losem tego złodziejaszka? Ten chłopak jest oczkiem w głowie Mariny. Nie chce, żeby cierpiała. Niech sobie popłacze nad synem w więzieniu. Łatwiej ci będzie ją uwieść. Będziesz mógł ją pocieszać i zawlec do łóżka. Ten syn przeszkadza nam w realizacji planu. Nie chcę skrzywdzić Chuya. To moje ostatnie słowo. Już dobrze, wygrywasz. Nie zrobię niczego przeciwko Chuyowi, ale popełniasz błąd, broniąc go. Złości mnie, że masz takie głupie skrupuły. Nie obchodzi mnie, co myślisz. Tylko nie krzywdź Chuya. Na twoim miejscu nie byłabym taka spokojna. Uratowałeś go przede mną, ale nie przed Ricardem. On nie będzie siedzieć z założonymi rękami. Tak, chyba zakochuje się w Rosalbie. Ale nie pojmuję, dlaczego to cię tak złości. Nie mam już prawa do miłości? Tego nie twierdzę.
Masz prawo znaleźć sobie dobrą kobietę, ożenić się i zbudować dom, ale dlaczego właśnie z Rosalbą? Serce nie sługa. Po twojej mamie nie było innej kobiety, do której czułem to, co do Rosalby. Uprzedzam cię, że ona występuje przeciwko mnie. Nie jest przeciwko tobie. Ona chwyta się pewnej możliwości. Chodzi o życie jej córki. Chcę ją wywieźć i powiedzieć jej, że jest chora. Myślisz, że można w ten sposób uprzykrzyć ostatnie dni Patty? Oczywiście, że nie. Ale nie przejmuj się Rosalbą. Przekonam ją, żeby nie mówiła Patty, że jest chora. Obyś nadal mnie wspierał, wujku. Brakuje mi tylko tego, żebyś był przeciwko mnie. Wystarczy mi Donia Alberta i Ricardo. Marina, nikt mnie nie nastawił przeciwko tobie. Wybij to sobie z głowy. Jak się masz? Mówi Federico. Musimy się jak najszybciej spotkać. To pilne. Chodzi o czuję? Przyjedź do mnie. Wolę ci to osobiście powiedzieć. Dobrze? Już tam jadę. Coś się stało twojemu synowi? Nie wiem. Federico był zdenerwowany. Jadę do niego. Pamiętaj, że Ricardo jest o niego zazdrosny. Mogę ci towarzyszyć? Dziękuję, wujku. Proszę cię, Boże, ulituj się nad Lucją. Ona jest wspaniałą osobą. W życiu nigdy nikogo nie skrzywdziła. Niech się wyleczy z tego wariactwa. Jesteś taki litościwy. Spraw by była taka, jak dawniej. Kto tam? To ja, matka przełożona. Mogę wejść? Proszę. Chciałam sprawdzić, czy się uspokoiłaś. Jak się czujesz? Jestem załamana. Lucia mówiła takie brednie. Bredziła. To straszne. Lucia jest niespełna rozumu. Módl się, córko. W ten sposób będziesz bliżej Boga. I tylko On cię pocieszy i da siły, by to znieść. Dziękuję, matko. W końcu ktoś wrócił. Traktujecie ten dom jak hotel. Wchodzicie i wychodzicie jak chcecie. Nawet ty. Jak się czujesz, mamo? Coś się stało? Jesteś w złym humorze? Przez wiele godzin jestem tu sama. Nie mam do kogo się odezwać. Jestem jak zatruty grzyb. To niesprawiedliwe, synku. Wszyscy zapomnieli, kim jestem. Jestem twoją mamą. Ważną kobietą. Dałam ci wszystko. Jestem uczciwą kobietą. Szanuje mnie całe społeczeństwo Acapulco. Jestem panią Alarcón. A wy co? Zaniedbaliście mnie. Mamo, to nieprawda. W tym domu wszyscy zwracamy na ciebie uwagę. Zwłaszcza Elias i ja. Nie rozumiem, dlaczego jesteś w tym stanie. Nie wróciłem wcześniej, bo poszedłem do Matildy. A tobie co się stało? Biedna Matilda. Przykro mi, że to jej się przytrafiło. Ale to przez te szaleństwa Mariny. Wszystko, co się dzieje w tym domu, jest przez Marinę. Mamo, nie chcę o niej mówić. Gdyby nie Patty, odszedłbym od niej. Dobrze, że nią pogardasz. Zasługuje na to. Chyba ułożę sobie życie na nowo. Chciałbym ci przedstawić pewną kobietę.